Nowa wersja beta 0.47 już jest. A więc widzowie, słuchajcie, okazuje się, że dokładnie tak dostałem dostęp do bety 0.47. I na pewno zastanawiacie się, co my tutaj mamy. I na samym wstępie wygląda to tak naprawdę, jakby tutaj dosłownie nic nie było, bo nie dość, że nie mam gemów, to mam chyba żetony jedynie. Nie ma żadnego koła, są darmowe kręcenia, którymi zaraz zakończymy. Dajmy takie kręcenie. Jestem ciekaw, co tu może wylecieć na takiej becie. Wy widzowie teraz zostawcie łapkę w górę. Jest masa rzeczy tak naprawdę, tutaj tak trochę troluję. Jest masa rzeczy dodanych. Mamy nową mapę, którą już graliśmy, ale tym razem zagramy troszeczkę inaczej na niej. Oraz mamy masę nowych skinów. Czyli jak możecie zobaczyć u góry, w sensie na ekranie tutaj, wersja 0.47 wprowadza nowe zmiany. I na pewno zastanawiacie się, ej Rafa, ale co? Czyli tak, mamy nowe skórki, nowe emotikony, nowe animacje i zaczepki, usunięte błędy i wprowadzone poprawki. Ale tutaj zapomnieli dodać, że mamy tutaj totalnie nowy tryb. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj Stumble Pricks, który sobie zagramy jeszcze raz, dlatego że zagramy na wersji steamowej, na której nie będzie się nic cięło. Zobaczymy tą mapę dokładnie. Później ślizgający stumblery graliśmy już, a później przejdziemy do tego, bombardowanie. Pewnie będzie masa bomb, ale no to widzę powoli. Tak jak mówię, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I teraz przejdźmy do najważniejszego, czyli do... nie do sklepu, a do skórek. Jak możecie zobaczyć, ja tutaj, co ciekawe, mam poblokowane te skiny, ponieważ nie dodali koła. Jeśli będzie koło, oglądajcie do samego końca i być może to będzie zaktualizowane. I na samym końcu będzie koło, gdzie będziemy tym kręcić. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj masę skinów zablokowanych i mamy masę skinów nowo dodanych. I tak, lećmy po kolei, które skiny prawdopodobnie tutaj są nowe. To już wszystko było. Wydaje mi się, że... ej, był Super Banana? Wydaje mi się, że Super Banana może nie być. Ja to sobie jeszcze tutaj szybko sprawdzę. Wy sobie tutaj, widzowie, oglądajcie, ale wydaje mi się, że totalnie tego Super Banana, no nie ma opcji, żeby było, więc już to sprawdzam. Teraz tak, widzowie, okazuje się, że dokładnie tak, tego skina nie było. Prawdopodobnie nie mieliśmy jeszcze zielonych... zielony misiu. Ja w ogóle mega lubię żelki. Napiszcie, czy wy lubicie żelki w komentarzu. I znowu nie ma Eweli, widzowie. Serduszka dla Eweli poproszę w komentarzu. Lećmy dalej. Co my tutaj mamy jeszcze nowego? Ja tak sobie sprawdzam po kolei, co tutaj może być, ale musimy sobie kliknąć tak. Ja w ogóle o tym zapomniałem. Musimy to kliknąć w ten sposób i szybko przejedziemy te skiny. Zobaczymy, co tutaj jest totalnie nowego. Ja tutaj sobie patrzę jeszcze na taką podpowiedź u góry, gdzie mam wypisane właśnie te skiny, ale wygląda na to, że to na pewno nie będą zielone. Być może to będą dopiero niebieskie skiny. Ja tutaj tak sobie roluję. Ej, nie wiem, czy taki skinek był w grze. Wydaje mi się, że był, bo tutaj nie mam tego wypisanego. Mamy żołnierzyka. Tego nie, tego nie, tego nie. Ej, gdzie są te nowe skiny? Halo, halo, bo cały czas jadę i szukam. Dobra, wydaje się, że być może będą to tylko legendarne. Czyli ten misiu, ten. I następnie prawdopodobnie zaraz tutaj znowu nam wyskoczą nowe skinki. I dokładnie tak, widzowie, tutaj jest jeden z nowych skinów znowu, który będzie wyglądał w ten sposób. Napiszcie, jak wam się to podoba. Moim zdaniem wygląda to... wygląda to dobrze, ale trochę strasznie to wygląda też, no nie? To też trochę wygląda strasznie. Co ciekawe, złoty banan. Widzowie, złoty banan, ale nie będzie złotego banana, tylko będzie coś takiego. Ale co do banana, to wam jeszcze pokażę. I jeszcze są inne skiny, które ja tutaj przeoczyłem. Jakiś taki niebieski glutek, też go zaraz sprawdzimy, ale tak wygląda nowe coś specjalnego. I czy to jest fajny skinek? No tutaj bym się kłócił. Czy to jest specjalny skin? Moim zdaniem, no taki legendarny. No wydaje mi się, że już ten chyba lepszy taki jest... w sensie wiecie, no nie wiem, dobra, nieważne. No i mamy diamentowy banan. Ja bym go zrobił bardziej niebieskiego, to na pewno. Chciałbym na pewno tym diamentowym bananem zagrać, ale tak wygląda nowy diamentowy banan, widzowie. Nie możemy tym zagrać. To mnie trochę tutaj martwi, że nie możemy po prostu tym zagrać. Ale tak jak mówię, no widzowie, jest masa skinów, ale nie wszystko... ponieważ mamy jeszcze nowe emotikony, które prawdopodobnie gdzieś są tutaj ukryte. Być może to są jakieś... ej, być może to jest nowa zaczepka, a być może to jest nowa zaczepka. Szczerze wam powiem, że nie wiem. One powinny właśnie być tak na samym końcu jakoś. Przejdźmy sobie do animacji. No animacje, być może to też będzie... nie, Ninja Run już było. Ej, tego Rainbowa chyba nie było. Chociaż nie wiem. Ale mamy... właśnie, jeszcze mamy emotki rzucane. Tutaj mieliśmy... taki wodospad, ale tego w ogóle nam nie pokazuje. Tak samo jajek. Być może to będzie w krokach. Zobaczmy w kroki. No i w krokach mamy
I w krokach też chyba tego nie ma, to już chyba kiedyś było, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Ale widzowie, tu mam dużo wypisanych rzeczy, że właśnie to już powinno być, ale niektóre rzeczy nie są dodane, co ciekawe. Aby właśnie, być może jeszcze jest tak, że ja tutaj wszystkie odnalazłem, ale nie wszystko jest jeszcze totalnie gotowe, bo tego niebieskiego skina na przykład nie ma. Najważniejsze jest w tej aktualizacji, moim zdaniem, ten banan. I przejdźmy sobie dalej, widzowie, bo tak jak mówię, nie jest to wszystko. Zagramy teraz nową mapę, a później przejdziemy do totalnie nowego trybu. Więc klikamy tutaj zagraj solo, proszę bardzo, i zobaczmy, jak będzie grał się na tej nowej mapie. Ja tutaj ubieram słuchawki, żeby tutaj wszystko słyszeć. No i sprawdźmy to. I mamy to, widzowie, nareszcie zagramy na normalnym tutaj trybie, gdzie nie będziemy musieli, wiecie, jakiś głupot tutaj klikać. Aha, i tak jest tutaj jakoś inaczej to sterowanie, bo sterujemy. Ej, ale fajna ta mapa jest, to jest kozak. Dużo lepsze sterowanie jest tutaj. No to się popisałem. Wyskoczmy, aha, dobra, czyli to mi jakoś przyspieszyło tutaj, no troszkę dziwnie się steruje, tak szczerze, troszeczkę dziwnie, ale zaraz to ogarniemy, no tu, tak jak mówię, jest mega dużo, totalnie dużo, dużo lepiej to wygląda, czyli cały czas tutaj mamy te przyspieszacze, nie przyspieszacze, no widzowie, ja jestem zadowolony, nie wiem jak wy, ale ja jestem mega zadowolony, że takie mapki trafiają. Mi się na przykład te mapy trochę kojarzą, nie wiem, z jakimś Hugo, czy coś takiego, tak jak kiedyś było. Wy pewnie nie pamiętacie, ale sprawdźcie sobie w Google'u. I naprawdę, to jest mega fajne. I wow, myślałem, że się wywrócę, tak szczerze. Ale no, tak wygląda ta mapka. No, ona oczywiście ma dwa kółka. Wygląda ona dobrze. Moim zdaniem takich map powinno być coraz więcej w Stumblebelku. No i jestem ciekaw, jak ludziom się spodoba. W ogóle możecie sobie napisać, jak wam się ta mapka podoba. Moim zdaniem jest kozak. Tylko na przykład te tutaj takie inne powinny być moim zdaniem zamiast tych drewnianych, to powinno być coś innego. Przeskoczmy tutaj oczywiście wszystko ładnie. Mapa wyścigowa. Ej, co ten ziomek? Aha, on się może zaciął, dobra, czyli jak tu najedziemy. Właśnie widzę, piszcie mity, bo ja miałem nagrać mity, ale stwierdziłem, że tamto sterowanie po prostu się totalnie nie nadaje i możecie napisać po prostu w komentarzu teraz mity, co tu mamy sprawdzić, czy da się jechać tyłem, co się stanie, coś takiego, także zostawiajcie, no po prostu w komentarzu zostawiajcie swoje opinie, co powinniśmy przetestować na tej mapie, no i lecimy. Ej, a tu się da wskoczyć, okej. No myślałem, że się da, tak szczerze, ale jednak nie, a jestem ciekaw, czy tam do góry się jakoś da wjechać, to też by można było posprawdzać, jakieś takie ukryte rzeczy. Widzowie, oceniam tą mapkę dobrze i jestem ciekaw tej kolejnej mapy, bo tam pewnie będzie milion bomb spadać, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, puśćcie mnie, puśćcie. Przechodzimy tą mapkę i przechodzimy do mapy numer 2. W ogóle fajnie ten skin wygląda w tym samochodzie. I lecimy teraz dalej, lecimy z totalnie nowym trybem. Jestem ciekawy, jak ten tryb będzie wyglądać. Czy ja wam wszystko pokazałem? Pokazałem skiny, pokazuję mapy. Chyba tak. I zobaczmy, ja skojarzyłem to tak, że będzie tutaj dużo więcej tych kulek, ale być może się mylę, być może w tym trybie, widzowie, chodzi tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, że po prostu jest to tryb kulkowy. Ej, wcale nie leci dużo więcej kulek, ale zobaczymy zaraz na statek, jak to na tym statku wygląda. Ja myślałem, że po prostu, wiecie, będzie dużo więcej tych kuleczek, a tu wygląda trochę... Ej, co to za ziomek tam tak leci elegancko? Ej, ziomuś, a to może jest jakiś gość, co betę gra? Ej, może to jest jakiś gość, co betę gra? To jest wszystko w sumie możliwe, chociaż nie wiem. I zobaczmy teraz, ej, tam jakieś kulki latają ze starej mapy chyba. Zobaczmy, co tutaj się będzie działo. W ogóle to jest fajny pomysł, żeby coś takiego, na przykład zrobić takie mini mapki w Fortnite, bo jak wiecie, nagrywamy Fortnite, tak samo na kanał Rafa, zachęcam was do tego, żebyście sobie sprawdzili, tak samo kanał Robloxowy, gdzie trafiłem jednego z najrzadszych petów, przynajmniej tak mi się wydaje, ale no widzowie, jeśli gracie, no to wbijajcie właśnie na pet symulatora, który będzie na samym końcu na ekranie. Ej, słuchajcie, bo ja tam odpadłem, a przeszedłem i jednak jest nowa, totalnie nowa mapa. W sensie ona jest, patrzcie się, co tu się dzieje, to jeszcze wybucha i tu są bomby i niebo wygląda zupełnie inaczej. Co jest grane? Patrzcie się, jaka mapa, ty. Patrzcie się tam na dół. Wow, ej, jeszcze tutaj jakiś ten przeszkadzacz. Także widzowie, jest nowa mapa, a ja szczerze wam powiem, że ja zakończyłem już nagrywanie, a tu mnie wcisnęło gdzieś i mamy totalnie nową mapę, więc o...
o to chodzi. Zobaczmy. Ej, no halo, bez przesady. Ej, no bez przesady, tu się nie da wskoczyć. Ej, ale to jest mega kozacki. Powiem wam, że jestem mega, mega zadowolony z tej mapki. Dajcie znaka, co wy o tym myślicie. Nie wiem, czy widzicie, ale my się jakby kręcimy w kółko. Słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Ja was zapraszam na te filmy. Tu macie Robloxa, tu macie Fortnite'a. Wbijajcie i serduszko dla Eweli napiszcie. Trzymajcie się, na razie, cześć.